Dzień dobry Państwu, Krystyna Budasowa. Zapraszam na rozmowę tygodnia, a moim gościem jest dzisiaj ksiądz Jacek Stasiak. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać oczywiście o świętach wielkanocnych na początek, o tradycjach wielkanocnych. My w sobotę chodzimy święcić pokarmy. Skąd taka tradycja? Właśnie Wielka Sobota nawiązuje do tej specyfiki świąt wielkanocnych, mianowicie do święcenia pokarmów, tradycji koszyczka. Wiemy, że święta Zmartwychwstania są świętami ruchomymi, dlatego też uzależnione są i związane z cyklami przyrody. I stąd mamy takie różne rzeczy w koszyczku, tak? Wiosna, życie, pojawiająca się zieleń, zwycięstwo dobrej pogody nad złą pogodą, to również ma wpływ na nasze postrzeganie tradycji. Tradycyjny koszyczek wielkosobotni to chleb, biała kiełbasa, jajka, sól i ewentualnie jakieś wędliny lub też dzisiaj, no niestety komercyjnie, zajączek czekoladowy. Baranek? Ale zajączek lub baranek jako symbole liturgii, szczególnie baranek jako ten, który uosabnia Chrystusa Zmartwychwstałego. Tradycje są różne w różnych krajach, prawda? Chociaż Wielkanoc jest jedna. I skąd bierze się ta różnorodność? To jest specyfika naszej staropolskiej pobożności, bo proszę pamiętać, że wiele obrzędów wielkanocnych typu marzanna, typu śmigus dyngus, typu nawet prima aprilis są swymi korzeniami ukryte jeszcze w praktykach pogańskich, które zostały ochrzczone. Zupełnie inaczej wygląda to w Niemczech, we Włoszech, gdzie sposób przeżywania Wielkanocy jest zupełnie inny niż w Polsce. Przysłowiowa marzanna, stąd nazwa marca, tak? Topienie marzanny, pożegnanie zimy, ale tutaj także praktyka śmigusa dyngusa. Polega to na odwołaniu się do tradycji obmycia dawnych brudów, czyli jakby ludowego zrozumienia roli chrztu. Woda jako symbol życia, nawiązanie tutaj w teologii do symboliki akwatycznej, czyli obmycia i odradzającej mocy wody. To wszystko mimo zakorzenienia w katolickiej tradycji ma swój archetyp w dawnej wierze i tradycjach pogańskich, które my po prostu ochrzciliśmy, tak jak i większość świąt, bo również i Wielkanoc, jak i Boże Narodzenie są świętami obecnie, wydaje nam się, chrześcijańskimi, ale przecież są to ochrzczone pogańskie obrzędy, które dominowały przed erą chrześcijaństwa. A jeszcze wrócę do Wielkanocy, bo zeszliśmy bardzo daleko, do Bożego Narodzenia, a wielkanocna tradycja, jeszcze jedna, wrócę do święcenia pokarmów. Jest też taka tradycja w polskim kościele, że podczas poświęceniu zwykle wierni wyjmują z koszyczka któryś z pokarmów i zostawiają potrzebującym, biednym. Potem księża te dary rozdają. U księdza jest inaczej w kościele. Nie ma tego koszyczka, prawda? Jest za to coś innego. Są całe paczki żywnościowe. Pani redaktor, była to tradycja i ona jest podtrzymywana w parafiach. Wiąże się to z jakimś tygodniem miłosierdzia, czy z koszami miłosierdzia, jak to teraz się nazywa, gdzie w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, wierni przynoszą dary, czy też żywność niepsującą się, z których parafialne zespoły, Caritas na przykład, przygotowują paczki i rozdają to, co ludzie przynieśli. Natomiast w kościele świętego Stanisława Kostki mamy trochę inny zwyczaj. Uważam, że nie jest to wielkim wysiłkiem poproszenie o przyniesienie żywności i tylko jej rozdystrybuowanie, ale jakimś darem od siebie i
okazaniem pamięci i szacunku dla tych, którzy potrzebują, jest danie czegoś od siebie. Stąd już od lat w Niedzielę Palmową wprowadziłem zwyczaj, iż nasi wierni obdarowywani są w związku ze świętami, czy to plackiem drożdżowym, czy też jak w tym roku po liturgii była baba wielkanocna, drożdżowa. Rozdaliśmy przeszło 500 bab dla naszych rodzin, wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii. No ale jest jeszcze coś innego, o co chciałam zapytać, bo od kilku lat to nie jest tylko Niedziela Palmowa i baby, to są również dary żywnościowe, którymi obdarowuje ksiądz mieszkańców Aleksandrowa, prawda? To jest współpraca z Bankiem Żywności na przykład. Co miesiąc, rozumiem, potrzebujący otrzymują pomoc żywnościową. Trwa to już, pani Krystyno, od 5 lat, kiedy nawiązałem kontakt i współpracę z Bankiem Żywności, z oddziałem w Łodzi. Mamy obecnie zarejestrowanych naszych podopiecznych, którym praktycznie co miesiąc udzielamy pomocy. Dużo w liczbie około 2000. Oznacza to, że w tym cyklu miesięcznym, ewentualnie dwumiesięcznym, zależy to od ilości transportów, udzielamy pomocy 2000 ludzi w Aleksandrowie. Są to paczki, które obejmują 21 produktów żywnościowych, których wartość miesięczna waha się między 150 a 180 zł. Zawsze tłumaczę to tym, iż widząc, kogo obdarowujemy, należy przeliczyć to w następujący sposób. Jeżeli pomagamy za 150 lub 180 zł miesięcznie w postaci darów żywnościowych, to jestem przekonany, że ten emeryt lub emerytka stojący przed okienkiem w aptece nie będzie musiał odejść z kwitkiem i ze smutkiem, iż nie stać go na wykupienie recepty i leków podtrzymujących zdrowie czy nawet życie, ale dzięki tej pomocy będzie mógł te pieniądze przeznaczyć chociażby na to, by te leki kupić i zadbać o swoje zdrowie. Ja tak na to patrzę. Natomiast od lat też poza naszymi podopiecznymi wspieram szkoły wiejskie, gdzie przed laty zorganizowaliśmy tak zwane ciepłe drugie śniadania w postaci płatków kukurydzianych, sera oraz mleka. I tutaj chylę czoło nauczycielom i dyrekcjom, które włączyły się w to. I wspomagamy także od lat przedszkola nasze aleksandrowskie, dzięki czemu dyrekcje nie muszą od długiego czasu podnosić tak zwanej racji żywnościowej. Rodzice zaoszczędzają w ten sposób pieniądze, a zaoszczędzone sumy może przedszkole przeznaczyć na przykład na zakup dodatkowych warzyw czy owoców dla dzieci. Cieszę się, bo prawie jest to 800 dzieci ze szkół i z przedszkoli, którzy dodatkowo poza tymi 2000 ludzi taką pomoc otrzymują. Tak? Muszę spytać, bo jest ksiądz dzisiaj naszym gościem, muszę spytać, jak układają się stosunki z kurią w tej chwili? Każdy robi to, co do niego należy. My, jak pani słyszy, prowadzimy bardzo ożywioną działalność charytatywną, ale także i kulturalną, edukacyjną, oświatową. Praktycznie kontaktów typu nakazowego, zakazowego nie utrzymujemy. Od 4 lat każdy pozostał na swoich pozycjach. W międzyczasie możemy powiedzieć, że okopaliśmy się. W międzyczasie zdarzyło się kilka przypadków, które mam nadzieję rzuciły światło, że nie tylko wersja kurialna, ale i nasza ma uzasadnienie, jest bardziej wiarygodna. No chociażby inspirowany różnymi czynnikami artykuł zamieszczony w Ekspresie Ilustrowanym. O to właśnie miałam spytać też, ale ja jeszcze tylko wrócę do tych stosunków z kurią, bo do tej... Neutralne. Nie przeszkadzamy sobie i jednocześnie
jednocześnie mam nadzieję, że przyszłość pozwoli po zastanowieniu się wyciągnąć wnioski, które będą, mam nadzieję, pozytywne dla całego miasta i wspólnoty ludzi wierzących. Ale nim to się stanie, muszę spytać, czy ten konflikt na linii ksiądz-kuria, który się ciągnie od tych 4 lat, wpłynął na przykład ilość wiernych chodzących do kościoła? Wręcz przeciwnie, na frekwencję nie narzekamy, kościół jest pełen, chociażby może świadczyć o tym relacja, mam nadzieję, że Państwo ją zamieścicie z ostatniej niedzieli palmowej, jest wypełniony po brzegi, mało tego, ludzie zaczęli myśleć. Na stronie fundacji poświęconej Kościołowi umieściłem maksymę, iż Kościół Świętego Stanisława Kostki jest Kościołem ludzi myślących. Ta sytuacja spowodowała większą integrację społeczności, zdolność krytycznego myślenia, nie tylko bezrefleksyjne przyjmowanie nakazów, zakazów mniej lub bardziej posiadający swoją argumentację. I to mnie cieszy, że ludzie wierni uzyskują swoją podmiotowość, że skończyły się czasy owczego pędu i podziału na pasterza i owce, które bezwiednie wykonują każde polecenie lub które nie mają prawa do swojego zdania. Tak nie jest. I to jest chyba największy efekt i zwycięstwo tego, co się stało. Czyli mamy więcej ludzi myślących, większą ilość osób chodzących do Kościoła Świętego wierzących. Świadomie wierzących. O, tak. Bardzo ładnie się to nazywa, ale ksiądz mimo wszystko i tak jest dalej postacią kontrowersyjną, bo teraz wrócę do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać wcześniej. 2 lata temu znowu pojawiły się te oskarżenia dotyczące, no tym razem, no księdza, ale dotyczące innej sprawy, prawda? Sprawy tym razem kolejnej działalności księdza. Tak. To tak. Było DPS, nie, to był ośrodek dla Dom Pomocy Seniorów, Społecznej w Ozorkowie. Jedna z gazet, Ekspres Ilustrowany konkretnie, tutaj oskarżył księdza o wzięcie nienależnych tak, pieniędzy. O defraudację przez fundację, a mnie jako prezesa fundacji. Nie wszyscy oczywiście mogą o tym wiedzieć, ale sprawa trafiła do sądu, bo ksiądz procesował się z gazetą i... Sprawa trafiła do sądu. Czyli groźny przeciwnik księdza jest. Ponieważ myślę, że nie. Ja na pierwszym spotkaniu w sądzie powiedziałem, że nie robię to. To zgłoszenie nie jest powodowane chęcią wygrania czy zemsty. Jedynie robię to dla zasady, by nieprawda, która pojawia się w mediach, została napiętnowana, a ludzie, jeżeli sięgają po gazetę, mają prawo do informacji rzetelnej, sprawdzonej i przemyślanej. Jeżeli ktoś firmuje jakikolwiek tekst swoim nazwiskiem, powinien się liczyć z odpowiedzialnością i konsekwencją pisanych i drukowanych przez siebie słów. I finał sprawy jest następujący. Ekspres w 2014 roku na stronie tytułowej zamieścił, wydawało się dla nich sensacyjny, myślę, że i dla wielu czytelników także, artykuł pod tytułem Ksiądz Stasiak ma oddać 700 tysięcy starostwu powiatowemu. Była to nieprawda. Po kolejnych rozprawach, gdzie... Rok trwało, tak? Prawie rok 10 rozpraw, zarówno w sądzie cywilnym, jak i w sądzie karnym. Po przesłuchaniu stron również i kurialnej, i DPS-u, i starostwa, okazało się, że informacje są wyssane z palca, pozbawione podstaw. Zapadł prawomocny wyrok, wcześniej po odwołaniach. I Ekspres został zobowiązany do zapłaty odszkodowania w związku z naruszeniem moich dóbr osobistych. Zawsze smaczkiem są kwoty i sumy, więc powiem, bo nie jest to tajemnica, ponieważ wyrok został publicznie ogłoszony. Dostałem odszkodowanie w wysokości 10,5 tysiąca złotych, natomiast mój adwokat koszty zastępstwa procesowego
w granicach 6800 zł, a więc ta przyjemność kosztowała redakcję Ekspresu łącznie 17,5 tysiąca i złotych polskich, i jednocześnie zostali zobowiązani do zamieszczenia przeprosin w gazecie. I to jest najświeższa sprawa, bo już 10 lutego w Ekspresie pojawiły się przeprosiny, w którym to tekście Ekspres stwierdził, iż ksiądz Jacek Stasiak jest zobowiązany do zwrotu starostwu powiatowemu w Zgierzu kwoty 700 tysięcy. Informacje te są nieprawdziwe. Redakcja Ekspresu przeprasza księdza Stasiaka i jego najbliższych za opublikowanie tych kłamliwych informacji. I chciałam spytać, czy to nie lepiej tak siedzieć cicho, robić swoje, dbać o potrzeby duchowe, a nie prowadzić szkołę, fundację, mieć własny kościół, mieć własną przychodnię. Czy nie lepiej po prostu robić swoje, siedzieć cicho i się nie wychylać? Być typowym, klasycznym plebanem, któremu przybywa brzucha i zawsze jest zadowolony ze świętego spokoju. Nie lepiej. Proszę pani, inaczej rozumie kapłaństwo i rozumiałem kapłaństwo. Dla tych, którzy uważają, że być może to nie jest ta droga, mówię, iż każdy ma swoją wizję życia i spełnienia się. Nie chcę być tu uszczypliwym. Jednym potrzeba rozumu, drugim rozumku. I to jest bardzo indywidualna kwestia. Natomiast pani redaktor, dzisiejsza ewangelizacja, by użyć już wielkich słów, tak, wymaga naprawdę stosowania form, które dotrą do człowieka. Myślę, że współczesne społeczeństwo, to myślące, ja nie mówię o pokoleniu tych, którzy bezrefleksyjnie przyjmują wszystko, co do tej pory powiedział ksiądz lub biskup, ale to pokolenie dorastające ludzi myślących i krytycznych chce zobaczyć autentyzm. Dla mnie Ewangelia przekłada się na pomoc i pochylenie nad człowiekiem. Wszystko inne jest tanim napiwkiem i tym byliśmy przez lata karmieni. Jeżeli jest to szkoła, jeżeli jest to wyjątkowa i doceniona przez na przykład Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej w Warszawie poprzez nadanie godła liceum roku 2015 lub gimnazjum roku 2015 za osiągnięcia placówek, bo liceum istnieje 15 lat i mamy 100% zdawalność matury, a od 6 lat w gimnazjach specjalizujemy się w nauce, edukacji i terapii dzieci autystycznych. Między innymi... I jeszcze nowa rzecz. I między innymi wśród 4 placówek w Polsce, to były wytypowane 4 gimnazja i 4 licea, otrzymaliśmy to wyróżnienie jako najlepsza placówka edukacyjna w całym kraju. To o czymś świadczy. Nie ma w tej chwili w regionie szkoły, która zapewnia bezpłatną naukę, pomimo że jest prywatna, bezpłatną rehabilitację, bezpłatną terapię psychologiczno-pedagogiczną i jeszcze bezpłatny transport, bo uczniów mamy z całego województwa i nasze 2 busy codziennie rano jadą po dzieci autystyczne do domu i po zajęciach odwożą rodzicom bezpiecznie te dzieci, gdzie logopeda, neurologopeda, psychiatra, pedagog, oligofrenopedagog pracują przez cały dzień z tymi dziećmi. I uważam, że to jest realizowanie przesłania Ewangelii. Jeżeli ktoś mi zarzuca, że jest to prowadzenie działalności gospodarczej niezgodnej z przesłaniem, to niech mi odpowie, w jaki sposób można tym ludziom pomóc bez ujarzmienia tego wszystkiego, co chcemy robić, nawet jako duchowni, w formy instytucjonalne. Czy to będzie przychodnia, czy to będzie rehabilitacja, czy to będą szkoły, czy to będzie fundacja. Po prostu korzystam z możliwości współczesnego, wolnego rynku i mechanizmów, jakie w tej chwili są do dyspozycji w naszym kraju i społeczeństwie, nie gardząc również środkami unijnymi, aby pomagać ludziom i jednocześnie realizować się jako duchowny. Być może, da się połączyć. Być może wybiegamy do przodu i to powoduje niezrozumienie wielu, ale nie na tym polega, żeby się przystosowywać. Dzisiaj nie robić nic, to znaczy się cofać. Ja wiem, że ksiądz ma jeszcze dużo pomysłów i na działalność, i na
biznes, tak nazwę w cudzysłowie. Tak, ale proszę taki, używać, to nie jest wstydliwe słowo. Ale taki biznes, który pomaga ludziom, wiem o tym, będziemy o tym na pewno mówić jeszcze w naszych programach, dlatego, bo szykują się różne niespodzianki w trakcie roku jeszcze. Ja jeszcze tylko wrócę w ostatnim pytaniu do świąt, bo tak chciałam osobiście spytać, jak ksiądz spędzi święta wielkanocne? Spędzę w gronie rodziny, ponieważ mam rodziców w podeszłym wieku, 85 i 78 lat, mama i tata jeszcze żyją, dlatego też oboje z pierwszą grupą inwalidzką, dlatego też wspólnie spędzimy te dwa dni świąt, korzystając z tego, że jeszcze wszyscy jesteśmy razem. W tym roku nie będzie wśród nas mojej siostry, która mieszka na stałe w Niemczech, była na Boże Narodzenie, a więc będzie tylko kontakt telefoniczny. Niemniej będziemy się cieszyć tą naszą obecnością, rodziny, typowo tradycyjnie. Ja również życzę spokojnych, wesołych i takich rodzinnych świąt. A jeszcze wrócę do książki, bo ksiądz przyniósł dzisiaj na rozmowę książkę Andrzeja Szczeklika, Nieśmiertelność. Prometejski właśnie. Sen medycyny. Droga pani redaktor, szanowni państwo, korzystając z tej okazji, niejako spinając klamrą ten dzisiejszy wywiad, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w państwa audycji. Chciałbym nietypowo życzyć państwu tego wewnętrznego pragnienia i głodu nieśmiertelności, bo to jest główne przesłanie świąt wielkanocnych. Udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące naszego przeznaczenia, cierpienia, choroby, śmierci, odejścia, czy też unicestwienia i uzyskanie tej odpowiedzi w prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa. A ponieważ mówią, że jestem nietypowy i kontrowersyjny, książka, którą ostatnio się bardzo zachwyciłem podczas lektury, profesora Andrzeja Szczeklika, Nieśmiertelność, prometejski sen medycyny. Książka napisana przez wybitnego lekarza, ale jednocześnie ogromnego erudytę i humanistę, który nie mówiąc praktycznie o Bogu nic, mówi przez cały czas na kartach tej książki, że nasza tęsknota za nieśmiertelnym tutaj na ziemi może być ucieleśniona w to, co budujemy, tworzymy, ale to jest narażone na niebezpieczeństwo kruchej ludzkiej pamięci. Natomiast wszyscy chcemy, by uchylono nam drzwi, gdzie ta nieśmiertelność będzie wartością stałą. I myślę, że te święta wielkanocne dla wszystkich, którzy wierzą i nie wierzą, są taką próbą otwarcia drzwi i zakosztowania tego, że nieśmiertelność jest naszym udziałem. Miłej lektury, zdrowych, pogodnych świąt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również przyłączam się do życzeń, również rodzinnych, spokojnych świąt. Do widzenia. Do widzenia.